Chodzi w dzieci z szynką Smeks. Tu mi kiedyś nie daje spokoju. I to mam raz taką ucieczkę pokażę. O. Uśmiech mój, ciulek. Cezar, uśmiech. Ramko gocik brodacza. O, tam. Zwiał mnie dobrze zna. Nawet nie wiem kiedy, wczoraj sprawdzałem. Kurwo Boże. To wszystko było. A ten dziadyga już uciekł. Dobra, dzisiaj będzie taka pierwsza noc Silek. No. Rower jest po ciężkich przeżyciach. Całe koło lata. O. Pękła mi ta. Co się nazywa? Zapomniałem. O, tutaj takie coś mi pękło w środku. W dwóch miejscach. Z tej strony mi pękło i z tamtej strony mi pękło przy tym. 15 km, nie no, nie 15, 10 km musiałem wracać takim rowerem. Dobra. Wypuszczamy sobie ptaki. To będzie raz wypuszczenie zwierząt dzisiaj. Oj. O, Silusia. No, papy, niech sobie wyjdą. I zaraz idziemy łapać Silusia, bo już widzę, że ucieka. O, Feniks idzie. Feniks już widziałem, zaczyna czubić kurki. Zaczyna. Prawie wyczubił wczoraj kurkę Feniksa, tą swoją. Tą, nie srebrną, tylko... jak ona ma? Jeżębiatą. O, Sylusia, chodź, nie uciekaj. To jest ta uciekinierka, czy to nie ta uciekinierka? Mam nadzieję, że to nie uciekinierka. Tylko ta moja, moja ulubiona. Chodź, to wam przyniosę tego chlebusia, chodź. Chodź, ci zaniosę. Sylusia. Tam broda się już drze. Ty, Sylusia, gdzie? Ty gdzie? Uciekaj. Uciekaj, malutka moja. Opsia. Co, malusia moja? Chodź. O, tu. Opsia. O, jest kogucik Silki. Już go przerwę przyniosłem po filmie. Jest ładne serko. O, tam do kurki Feniks chciał czubić. Ja mam przyniosę tego chleba. Chyba, że już go kury nie zjadły. Ej, jeszcze może nie. I dodam tego chlebusia kurkom. No, gdzie mi ucieka ta już, co? Chodź ta. Chodź ta, chlebusia dostanie ta. Jeśli tak chciałeś chlebusia, no to wskakuj tam. Silusia, o, widzisz? No już sobie Silusia chlebuś jedzą. Czarna osłona, czy nie osłona? Też taka osłona trochę, ale nie bardzo. Jedna ta bielutka jest najbardziej oswojona, co Kazumier mi mówił, bo od niego kupiłem Silki, jak mówiłem ostatnio na filmie. Co, kituś? Teraz mam dwie kurki najbardziej oswojone. Bo jest to jedna Silka, a drugi karzełek. O, jedzą chlebuś. Tam kogucik. Feniks. Co, kiczusia? O, tutaj kurczęta. Te starsze z inkubatora jeszcze. O, kurka brodacza. Ona będzie nakrapiana, bo widzę, że na głowie ma takie kropki białe. O, Feniks chodzi. Paweł już gdzieś poszły. Nie wiem gdzie, zaraz zobaczę. O, jest tutaj. Tam co Pawie. I nie wiem kiedy wrzucę, ale nagrałem film jak Paw rozłożył ogon, więc jeszcze nagram, wrzucę ten film. O, tam brodacz czubi kurkę Feniksa. Więc wyjdą brodate Feniksy, heheszki.
Ale też, że byłoby fajne połączenie, śmieszne takie. Więc jak porobię wolier, to będzie ciekawy pomysł, żeby tak połączyć. Zrobi tutaj kilka miksów brodatych feniksów. I szczerze, już mam wszystko poparowane. No, wszystko już mam. Oj, a nie, nie mam wszystkiego. Został mój jeden karzełek, którego nie mam. Gdzie jest karzełek? Tam są pawie, brodacze. Jakiś karzełek poszedł, nie wiem gdzie. Białoczułem poparowane, kochiny mam. O, tam jest karzełek. Karzełek jest to jedyny, który nie ma pary. Parę albo swojego statka. Oj, kituś. Podoś mi tak pod nogi. O, mój ulubiony, taki fajnie się łasi. O, koguty, kochina, właśnie nie mówiłem. Już przybił kury. Tamtego strzelałem już kilka razy, jak pieje. A ta uciekinierka mi wtedy zginęła. Sebryczka. O, i karzełek został sam. Będę musiał mu poszukać. Szukam nadal, właśnie nie muszę, tylko nadal szukam dla niego kurki. Jak ktoś ma ładną taką kurkę z dużymi łapciami, to niech mi napisze, bo szukam właśnie kurki i nie mogę znaleźć. Najlepiej nawet dwie. O, tutaj trociny ciągle wysypują. Co, kiedy się obróciłaś się? Dziurę trociny się poleciały. Co? A już dwa przyszły. Nie łazić mi tu, bo mi głębiej postraszy ta. O, tam wywrotek mazurski. Mazowiecki, mazurski, nie wiem. Też muszę kupić samicę do niego, bo nie, to jest samica, muszę samczyka kupić. No. Co tu jeszcze? Tego kaczuna miałem sprawdzić. Gołębie tu już mogły trochę polatać w miejscu przynajmniej. Tego kaczuna miałem sprawdzić, ale kurde, nie mogę go z... A, kot przyszedł, się wystraszyły. Uciekaj, kituś, chodź, idziemy. Bo się gołębie boją. Muszę to okno wymyć, które nie ma kiedy. Sebrytka, nie wiem, co z niej jest, taka jakaś dziwna jest. To Feniks. Ja muszę tak trochę uspokoić się z tym kręceniem. Już się aż tak bardzo nie kręci. Albo inny, to nieważne. Chociaż nie, biega po prostej biega, więc już tak się... No. Po prostej biega, więc to już się tak... O, no. Więc już ten trochę ogarnął z tym. Kiedyś blaszę. O, tu jeszcze kurczęta są. Dzisiaj tutaj żadna akcja nie stała. Kochinki ładne. Muszę im tutaj zmienić wodę z słomy. Bo jak ona to siano rozwala, ten te wióry rozwala. A, są wszystkie. Oj. Jakie kochimy wyszły, bo nie mówiłem nawet. Wyszło ich tyle, tylko wyszło szczerze ich kurka, już. 6 sztuk wyszło. Ale i 2 albo 1. Nie, 5 czy 6. Są 4. Jednego wyrzuciłem. Tak, jednego. Jednego wyrzuciłem. A drugi, co był w jajku, się nie wylękł, bo kura już nie chciała na jajkach siedzieć. I są tylko 4. Ale dobrze, bo doszedł trzeci wylęk w tym roku, więc ja się cieszę wszędzie z tego. Taki tuś. O, tu kogucik China. Też będzie niedługo na sprzedaż chyba. Będę musiał zacząć wysyłać, bo to kurde do niczego jest. Perlika, będę musiał jej obrączkę założyć, bo to jest kurka. Więc będę miał do koguta na następny rok lawendowego. I idziemy sobie puścić kurę z tyłu. Kurę te pajęczynek, ja tego babiego lata nie lubię. Kitełę, wylepiej idź ta. Psik. Psik, 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 psik. Jak się perliki na was rzucą, to zobaczy ta. Będę szybciej spierdzielać niż przychodzi liść ta. Psik. Psik.
Czy ja do klucza tu są? Muszę im jeszcze jezera przynieść. Kazę wyprowadzić. Ile to już minut? 10 minut filmu. Teraz rura jest kilka minut nabije i będzie tyle. Już słyszę, jak gołębie latają. Pierwsza. Chciałem znaleźć tego gąsiora, co go przywiozłem, ale go nie mogę znaleźć. A, kot na drzewie już siedzi, koty. Więc dobra. Gołąb poleciał, kury się siedzą. Dobra. A jajka są. Kurę muszę puścić, bo jest brud. Kura siedzi. Jedź indyk. Aha, dobra. Dobra, wiesz co, będzie za tyle chyba. Kury puszczone. Zaraz mieś przyniosła, kaczuchy się kąpią. Indy się chodzą. A tu jeszcze dwa przyszły. Jeszcze indyki nie pamiętają. Dobra, teraz challenge. Szukamy gąsiora nowego. Jest go, mam go, tam siedzi. Tu jest. Jak kury głodne, to i głaskać się dają. O, kurka brudacza. O, nawet kaczuchy się dają pogłaskać. Dobra. Puść tam mnie kaczuchy. O, niebieska kaczucha. O, i ten indyk też już widzę, coś mu jest. Dobra, to było tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie, do następnego, no i cześć.